która będzie mi służyć podczas nurkowań. Jest to obudowa do kamery HDR-AS. Instrukcja obsługi. Drzwiczki. Moja standardowa obudowa do kamery HDR AS100V ma wodoodporność tylko do 5 metrów, 16 stóp. No, jest to stosunkowo mało, zawsze jest głębiej, więc nigdy nawet jeszcze nie brałem tej kamery pod wodę na nurkowanie. Mam nadzieję, że teraz będę miał okazję to zmienić. Chodzi dość ciasno. No jest różnica między jedną a drugą. O ile w standardowej soczewka jest wypukła, jednak pod wodą to może zniekształcać obraz, to w obudowie, która jest przygotowana do 30 metrów, ta obudowa jest płaska. Jedyny mankament, jaki zauważam w tej obudowie, nie ma dostępu do tych dwóch przycisków menu, czyli trzeba po prostu ustawić sobie wszystkie funkcje, które nam będą potrzebne przed włożeniem obudowy, na przykład jakość nagrywania czy tryb fotografii. No tak, poza tym włącznik jest dostępny. Standardowo zablokowanie. Cóż, następne testy sprawdziane będą już pod wodą.